Ciąg geometryczny to ciąg, który zaczyna się od pewnej liczby A1. Następną liczbę w tym ciągu uzyskujemy przez pomnożenie tej pierwszej liczby przez Q. Następną liczbę uzyskujemy przez pomnożenie drugiej przez Q. Kolejną przez pomnożenie trzeciej przez Q i tak dalej. Wyraz A1 może być dowolną liczbą rzeczywistą. Podobnie jak iloraz Q. Zakładamy jednak, że Q nie jest jedynką. Chcemy obliczyć sumę n pierwszych wyrazów tego ciągu geometrycznego. Mamy zatem A1 plus A1Q plus A1Q kwadrat plus A1Q sześcian plus i tak dalej, aż do plus A1Q do potęgi n minus 1. Pomnóżmy najpierw otrzymane wyrażenie przez 1 podzielone przez 1 minus Q, a następnie przez 1 minus Q. Możemy tak podzielić, ponieważ założyliśmy, że Q nie jest jedynką. Otrzymujemy wtedy 1 podzielone przez 1 minus Q, a w kwadratowym nawiasie wyjściową sumę pomnożoną przez 1, to jest ten pierwszy okrągły nawias, od której odejmujemy wyjściową sumę pomnożoną przez Q, czyli ten drugi okrągły nawias. Zauważmy, że w obu okrągłych nawiasach pojawiły się wyrazy A1Q, A1Q kwadrat, A1Q sześcian i tak dalej, aż do A1Q do potęgi n minus 1. Te wszystkie wyrazy redukują się. A więc w kwadratowym nawiasie pozostaje tylko wyraz A1, czyli pierwszy wyraz w pierwszym nawiasie okrągłym, minus A1Q do potęgi n tej, czyli ostatni wyraz w drugim nawiasie okrągłym. Możemy zatem napisać wynik A1 razy 1 minus Q do n tej przez 1 minus Q. Na przykład 1 plus 3 plus 3 kwadrat plus 3 sześcian plus i tak dalej, aż do plus 3 do potęgi 9 równa się 1 razy 1 minus 3 do potęgi 10 przez 1 minus 3 równa się 3 do potęgi 10 minus 1 przez 2 równa się 29524. Tutaj A1 równa się 1, Q równa się 3, N równa się 10. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.